Dzień dobry, cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, a dzisiaj, moi drodzy, GTA Online, ze mną jest Joszelka i Ren. Hejka! Dzień dobry. Dzisiaj kolejny samochód na tuning, jak chcecie być na bieżąco, oczywiście subik i łapka wsparcia. A co to my dzisiaj tuningujemy w ogóle? Vapid Rattel. Na stronę wejdź, zobaczmy, czekaj. Vapid Rattel, tak? Jo. Tak. Vapid Rattel za 1 873 000 w bieda sklepie, czyli prawie za darmo. Tak. Ostatnio czytaliście wy, więc teraz, tak, teraz czytam ja. Tak. Uwaga, niegdyś podbój amerykańskiej dziczy wymagał zaledwie krytego wozu, wiadra optymizmu i odrobiny. Od tamtej pory niewiele się zmieniło, ale ten kryty wóz wypadałoby zamienić na coś z porządnym podwoziem rurowym i obłędnym zawieszeniem. Przedstawiamy lekką i niesamowicie wytrzymałą terenówkę Vapid Rattel o niebezpiecznych możliwościach. Ty musisz zadbać tylko o odpowiednie nastawienie. Co tak było? Okej. Okay. Co to znaczy odrobiny? Dobra, słuchajcie, no to co? To robimy tak, standardowo, czyli tuningujemy, widzowie oceniają, my również oceniamy ten samochód. I oczywiście zrobimy też wyzwanie. No, dokładnie. Wyzwaniem dzisiaj będzie dojechanie na Mont Chiliad, ale unikając ścieżek asfaltowych. Tak. Tak. Czyli będzie jedziemy gdzieś tam po bagnach, po górach i tak dalej. Po górach dolina. Pancerz się na pewno przyda, że jak upadnę na dach, to że mi wybuchnę. No. Oh yeah. A wy streamingujecie, jeszcze na mapie byłam. A okej. Okay. Tak, tak, dobrze. Dobra, hamulce rajdowe też się przydadzą, jak będzie jakaś stroma skała, żeby jednak móc wyhamować. A to co to jest? Rama? Oznaczenie sponsorzy, super. To jest chromowane? No, to się świeci. U mnie to jest czarne. Świeci się, chrom? Fajnie się świeci. Dobra. Ja, świeci się, psuje. Znaczy co? Dobra, silnik, wydechy. Nie, co to nie ma wiem. Być? Aha, owinięty wydech, dobra. Dobra, wydechy... ja już jestem na lakierowaniu, biorę wydechy tutaj takie. Wydechy są wszędzie i nigdzie. Ej, czekajcie, momencik. Boczne wydechy, czy u was te boczne wydechy są... To wygląda jakby zatkane. Na dole, no. No tak, a pewnie jak wygląda. Gazujesz, to po się podnosi. Tak, chyba, bo to jest nie? Zapadką, bo to jest terenówka. Nie może tam do tego wpaść. Musisz zrobić. Aha, no ale to lepiej pionowe wydechy wziąć, bo to jak przez magna będziemy jechali, no to chyba lepiej ten, nie? No tak, najlepiej tak. Tak, właśnie zrobić. Tak jak mówię. Zdecydowanie jak najlepiej to tak, no bo będziemy jechali przez magna, więc żeby auta nie utopić. Uważajcie, żeby nie utopić auta. To od razu mówię. Jasne. Dokładnie. Dlaczego chcesz utopić autko? Dobra, ja neonki również wezmę, od razu mówię, bo będziemy jechali prawdopodobnie wieczorem. Tak, właśnie dobrze, wiem, od razu więc mówisz. Warto lepiej doświetlić sobie drogę. Dobrze, że wszystko mówisz, tak. Wszystko mówisz. No, tak, no, wszyscy musimy wiedzieć co i jak. Dobrze, to jest raz... fajne. Mówisz o oznaczeniu? Tak. Tym ostatnim? Zostaw. To się spotkamy za chwilę. Jak już mówisz, że przejazd skończyliśmy, to dobrze. Dobra, Joszelka dojeżdża, ja skitrany tutaj w krzakach. Tak, ty skitrany tam w krzakach. Tak. Dobra, podjedźmy do Rena, zobaczmy jak zrobiliśmy autka. Okej, okay, pięknie. O, na stacji benzynowej, chodźcie, podjedziemy. Tak, to sobie. Będzie jaśniej, dużo jaśniej. Będzie jaśniej, będzie można ładnie ocenić. O. Dobra. Zatankujemy od razu. Tak. Tak jest. Dobra, no to zobaczmy tak się fury. Kto jak zrobił? Zobaczmy Ren. Zobaczmy co zawsze ty ja. Masz. Jestem na pierwszym. Jakiś Jackal Racing. Okej, okay, fajnie to wygląda. Podoba wysiąść. Mi się. Cały czarny. No, tak poprzedni samochód. Też nie? Myślałam nad tym kolorem. Też myślałam. Dobra. W sensie, tak. Tak, fajne oznaczenie. Tak. Podobało mi się oznaczenie po prostu. Okej, okay, Joszelka. Joszelka, tak. Patrz mi Joszelkę. Joszelka czerwona na czerwieni. Tak. A ja zrobię specjalnie biały na czerwieni. Nie, stwierdziłam, że pewnie widać. Weźmiesz coś innego, więc zostawię tak, żeby było po prostu, okay. Wiesz. Ktoś mi się tutaj po prostu rozbryzgał, po prostu. Dobra, no i mój samochodzik, tylko ja dodałem pana Pikachu, żeby tak ciekawiej było. My zrobimy taki biały na czerwieni właściwie, nie? Taki patriotycznie, taki ale tak, taki polski, biało, no. Czerwony, tak. I światełka, takie neonki, zobaczcie, tam na dole jeszcze świecą, takie czerwone. No, u mnie też tak jest. No to też ci się mogę ale pochwalić. Wszyscy, ale słuchajcie, ja, u mnie świecą białe, aczkolwiek... Też ale wszyscy widzę, zrobiliśmy, widzę, takie dodatkowe światełka, nie? Na górę. Tak. I ogólnie mamy godzinę trzecią, czwartą nad ranem, więc jak idziemy na Mont Chiliad, to będzie rano. Tak, będzie. Okej, okay, dobra, no to podjeźdźmy do góry. Tam raz nasze nadanie i to w górach.
A taki jest. Detal, te zaciski, co są u góry na tych rurach, to odblokowują się, znaczy podnoszą się do góry. Tylko one się podnoszą tak zero-jedynkowo. Wciskasz gaz i one się podnoszą. No, no tak, ale chociaż się podnoszą, nie? Tak, ale to wygląda kijowo, moim zdaniem, bo nie ma tej animacji, jak się podnosi, nie? Nie ma, faktycznie, jest tylko takie... Zero-jedynkowo, albo nie ma, albo jest. Ale w ogóle widzisz to, patrz tu. Widzisz te koła, które wchodzą, znaczy moje koło w twoje? W wielu samochodach tak jest właśnie, które zostają. Zobaczymy w garażu, że mogę przenikać przez koło, jak idę od przodu przez auto, no nie? Moje koła w garażu były... Zobaczmy sobie szybciutko na mapę. Bo jedziemy na Montchiliad, ale... Tam klepią. Ale, słuchajcie, idziemy nie po ulicy, tylko jedziemy bezpośrednio przez teren. Tutaj, więc jak będzie przejazd przez most przed bazą wojskową, to nie jedziemy przez most, tylko jedziemy przez bagna. Możliwe, że trzeba będzie gdzieś tutaj jakoś kombinować, żeby to przejechać, żeby nie utopić auta. A później tą ścieżką wokół właśnie zaczynamy na wprost tutaj, nie? Co zaczynamy? Na wprost, nie? Tak, tutaj, tak, na tą wielką... W górę jedziemy. Tak. Zobaczymy, jak to się sprawdza. Dobra, uwaga. Czekać, nie auta przyjadą. 3, 4. Super. Dobra. Na drzewie. No i co mia... Renty parówo. No i przez ciebie teraz zatrzymałam się w miejscu, nie mogę wjechać. Przepraszam. Dziękuję. Dzięki kozy górskie. Zrobiłem to nieomyślne, ponieważ chciałem być pierwszy, jak nie zawsze. Nie rozumiem, co do mnie mówisz. Nie rozumiem. Zrobiłem to... Umyślnie, nieumyślnie, bo chciałem być pierwszy, ale nie byłem pierwszy, bo zawsze Paweł wykorzystuje taką okazję. Paweł jest tryhard. Jariba, czy coś tam. Nie jesteś Jariba, tylko Paweł. On jest Jaryba. Jaryba. Jagrab. Fajnie się auto wspina, naprawdę. Jest faktycznie dość lekkie. Czemu zjeżdżasz na autostradę, syn? Właśnie, czemu tam zjeżdżasz? A, przepraszam, bo ja faktycznie, ja chciałem wzdłuż autostrady sobie pojechać. No, ty byś wszystko chciał oszukiwać. Ale faktycznie, ej kurczę, dobra, pomyliłem się, bo ja tam... Ja mam znacznik. Jazda. Fajniutko się spina, polecam. 2 miliony wydać. Fajne auto. Ale i sobie można pojeździć po górach. Jest jednak moim zdaniem lepszy. Chyba troszkę tak. Trzeba porównać. W pewnym czasie. Uiii. Co to, Joszelka? Cześć. Joszelka, ty kozo górska. No jestem, ty też jesteś w sumie. A niech ci się auto utopi? A co ty mi gadasz takie rzeczy? Nie rozumiem, co ty mówisz. Da. Nie mówię. Dlaczego mówisz w takim dziwnym języku w Polsce? Jesteśmy w polsku. A ty mów też po polsku. Ta. Mówię po polsku, ale akcent mam inny. Czekaj. Słyszę. Dobra, wyprzedzam Rena za chwilę, nie wiem. Co? Mam nadzieję. Rena? Niech czuje presję. On co najwyżej może czuć. Dobra, widzę Montchillat. Twojego bąka może czuć co najwyżej. Nie, to Paweł może czuć mojego. Dobra, piękne. Ła, 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 ła. Trochę się zakupałam. Spokojnie, tak mi pokazuje 8 km jeszcze. Nie ma problemu. Jest dobry maraton! Pika. Pikachu! Dobra, czy ja mogę też brać wyścig nie na kołach? Co? Na dachu też możemy jechać, czy nie? Tak, jak naturalnie. No naturalnie, nie dobra, mój głos się wyłącza. Padłem w strymyk. Ach, no. Dobra, wjeżdżam tutaj na bagna już w tym momencie. Gdzie to są? Muszę jakoś tu przez winnicę trzeba przejechać. Tak, bo krel. Hop, tak dalej. Hop. No a co jest, autko mi się wywraca? Słoneczne tu są. Dobra, czy ja tędy przejadę? No przewraca się też, macie rację. O, woda. Może nie utrzymać. Dobra, pięknie. Dobra, tutaj cyk. O nie! Dobra, pięknie. Mamy o to. Nie, co jest za woda tutaj? Mam nadzieję, że nie utonę. Nie ma za głęboka, nie? Jeśli utonę, to trudno. Dobra, jadę teraz ścieżką oczywiście wokół bazy wojskowej już. Co to ma być? No, tutaj jest wyzwanie, ale słuchajcie, mam już poranek, więc kurczę, normalnie. Myślałem, że o wschodzie słońca jedziemy, ale jednak które to dłużej zajmie. Ciśniemy. Dobra, ciśnij, grzej. Tak, grzej. Grzej. Cieplutko. Dobra, teraz pojadę po plaży. Autko mi się zacięło tu. Autko ci się zacięło, powodzenie. No. Jak to autko się zacięło? Autka się nie zacinają. Zacięło mi się troszkę, wiesz? Po górach, dolinach, jadę sobie tutaj, ziom. Ale głęboka woda. Przeskakuję nad autostradą, dosłownie, i wjeżdżam takim gdzieś na górę kolejną.
Nie utop mi się, proszę. O rany, ile tu jest gór. Nie wiedziałam, że w GTA jest tyle gór i pogórku. No nie. Jest, i to bardzo dużo. Dobra, tam trzeba uważać. Skąd ty to wiesz? Bardzo dużo jest, wszystko wiem. O kurczę, zrąbam się. Dobra, staczam się z góry, staczam się z góry. Dobra. Jeśli wiesz wszystko, to możesz się zatrudnić jako wyroczny, ha? Ha? Nie, tak to nie jest. Wiesz, jakie one dostają dary potężne? Tak, nie chcę. Dobra, zastanawiam się, jak przejechać przez... O. Jak najszybciej. Być... No właśnie, chyba mostem trzeba będzie przejechać tutaj. Jak mostem? Po co mostem? O nie! Co jest? Dlaczego jaka mostem? O. Bo nie, dobra, nie, faktycznie, dobra, nie używamy mostu. Tutaj jedziemy w takim razie, jadę tędy. O, proszę, żeby nie wybuchło tylko. Reszta bajka. Dobra. Ja nie mogę, się znalazłem. Czekaj, teraz tak. Okej, tędy jak przejadę, to tam powinienem móc wyjechać. Ja muszę tu zjechać kawałek, bo tu się nie da. Dobra, gdzieś tam będzie most. Do góry! Ale spadam. Jak ja tu się wezmę po takiej górze do góry? Dobra, cyk. To będzie wyzwanie. Teraz ładnie spadam. Piruety, wędkarze. No jest, ale... To jest głęboka rzeka, ty się utopić możesz. Można się utopić, ale nie trzeba. No właśnie. Jest czekaj, most. Ja mogę zjechać na dobra, górę? Dobra, idę mogę. Przez rzekę. Jazda! Dobra, zjeżdżam. Dałem radę. Ej, ale... Wow! Wow, wow, wow! Dobra, teraz muszę się tu wszystko wspiąć. Wszystko się dzieje. Było epickie. Ja jestem epicki. Co jesteś? Epicki, man. Ludzie, tu jest wyścig, wypad stąd! Dobra, tutaj... To nie jest, to nie był takim typ... O kurczę, ale tu nie przejadę przecież. O nie! Ren, już wiem, o czym mówiłeś. Nie ma opcji, nie wiem. Ale fajnie. Dobra, tędy muszę pocisnąć. Ewidentnie. Da radę się spiąć? Na dół, do góry raczej. Co gościu robi? Gościu, spadaj stąd. I teraz czekaj, gdzie tutaj by przejechać? Aha, dobra, tu jest znowu jakiś... Dobra, kurczę, tam jest, ale to jest jakiś metalowy, nie autostradowy most, więc mogę chyba tamtędy po prostu przejechać. Idziesz na łatwiznę, stary. Dobra, tu się nie wespnę, dobra. Nie wespnę się tym autem tutaj. Chciałbym bardzo, ale jednak nie. Unikamy asfaltu w dalszym ciągu. W dalszym ciągu unikam asfaltu. No nie! Nie! Jak to został pojazd zniszczony? Przecież jestem tu na brzegu! No właśnie, czyli mówisz tam nie być, dobrze. Dobra, i czekaj, teraz gdzie by tutaj wjechać? Tutaj chyba tędy. Musisz szybko wezwać. Musisz zadzwonić do Mars Mutual i zadzwonić do mechanika. Mechaniku. Mechaniku, mój drogi. Ale żaluwa. Ej, ale to jest niesamowite, jak on się tutaj ładnie wspina. Ej, no ale bez jaj. Poważnie? Nie wjadę tutaj. Poważnie. Ej, ale on fajnie, on naprawdę bardzo fajnie się wspina. Ale tu się nie wspinałeś, gdzie ja się wspinałem. Oho. Tak, nie może podjechać, jak dobrze. Oho. Dobra. Nie, fajnie się wspina, za wysoko, ja za strony tutaj, podjazd. Ja muszę tą stronę się muszę dostać. Panie mechanik, pan odbierze, proszę. Dobra, czekajcie, spróbujmy tak tędy, tutaj. Ja muszę się tędy dostać, bo to normalnie się nie da inaczej. Masakra. Dobra, jeszcze kawałeczek, dajesz. Bo woda taka głęboka, to ja tak nie chcę. Dobra, pięknie. Ej, ale nawet ścieżką się nie wspinam, nie? Nie! Jadę normalnie gdzieś tam obok ścieżki, teraz zaraz dopiero będę wjeżdżał na ścieżkę. Moje włosy się zepsuły. Auto mi się zepsuło. Chłodzenie. Dobra. Mogę trochę dalej. Nie no, to jest jakiś kosmos po prostu, naprawdę fajna furka. Furka kosmiczna, no. Dobrze, to się tak dobrze. Dobra, czekajcie, tutaj chyba tędy jakoś. Jak on się teraz nazywał? Ratel? Podwieziesz mnie? Jak tego wenezuelskiego jakiegoś serialu jakiś bohater. Widzę cię. Nie może mnie teraz... Nie może sprowadzić. Musisz do drogi dobyć. Tutaj. Co za paru ładnego. Ren, udało ci się wezwać auto? Tak. Tak, dobra. Tak, ale... Jeszcze tylko tu utonęła, więc ja się chyba trochę cykam. No... Narka? Słuchajcie, bo ja ogólnie właśnie wjeżdżam już na Mochillę. Idź pan! Tryhardzie jeden. Jechałeś tutaj mostem, ja tutaj próbowałem się wspinać na górę, tak naprawdę, więc... Wiesz, ja mam za starania 2 miliony punktów, ty za wygraną 1. No, też tak myślę. Piękne widoki.
Podziwiane. A teraz musisz na nas poczekać. I to tak bardzo ładnie musisz poczekać. Pięknie! Juhu! Czekajcie, mam coś do strzelenia? Jakimś tym? Zrób śniadanko. Zrób śniadanko. Mieliśmy mi tam duże śniadanko. Możesz nam proszę bardzo. Dora wystrzelona! Długo leci. Mam nadzieję, że się wspinałeś po zboczu góry. Tak, przez długi czas wspinałem się po zboczu góry. A później wybrałem na ścieżkę pod koniec. Prawie że. Ale się wspina, ale się wspina. Żartowałem, już się nie wspina, bo spadł. Spadasz? Tak? O nie, najgorzej w sumie trochę. Nie, ale fajnie tutaj, kurczę, jakoś tak mam wrażenie, że wcześniej nie było takich dużego zasięgu widoku. Jesteś pewien? No właśnie nie. Jesteś pewien lub nie skupiałeś się na tym aż tak bardzo. Dobra, Koza Górska, pokaż nam, gdzie stać. Gdy nie chcę. Czekam na ciebie, szuk. Dobra, żartowałem, jednak wyruszyłem do góry z powrotem. Hej, wy jesteście. Nie interesuj się. Na początku właśnie. Góry jesteście. No tak! Nas tu zostawiłeś. Nie interesuj się, bo kocie mordę sobie. Ale już mam kocią mordkę. No, za bardzo się interesowałeś. Nie wierzę. Nic nie widzę. To tam sobie oddał kamerkę czy coś, nie? Chyba. Jak ci zaraz pyrknę. Jak ci, bo napyrknie. Na pyrkonie. Bez pyrkania. Pyrkać to można na pyrkonie właśnie. Ło. Dobra, jadę kanionem Eldorado. Colorado, Eldorado. To jest ciężka zabawa. Rzekomo. Nie rzekomo, tylko ja widzę, że tu jest ciężko. Bardzo ciężko. Gdzieś przed Berbert, więc fajnie, nie? Tak, Berbert, no. Berbert niech żałuje, że nie gra. No właśnie, znaczy niech żałuje, no to. No, jakby no. Mógłby by grał. Jakby mógł to kupić kompa, to by kupił po prostu nowego. Ja myślę, że jakby wyciągnął silnik z Mustanga, nie? Podłączył do komputera. Tylko, że nie ma Mustanga już. No, dlatego, no niestety jakby nie wyciągnął zrobi. Silnik z Dodge'a. Ze swojego auta. Chodzi o zamysł. Tak. Chodziło o zamysł. O, Rendo, jeżdżasz. Chodź tutaj do mnie. Patrz, podziwiaj te piękne widoki. Masz lornetkę? No, lornetkę nie jest za droga. 2 złote. Nie, 2 złote kosztuje. No, to jest za droga. Nie płacę. Nie płacę. Witaj, Renie. Dzień dobry. Witaj, Renie. Czekajmy na Joszelkę w takim razie. Zaraz będę. Możecie teraz na mnie popatrzeć, jak tu jadę. No, patrzę właśnie i tak czekam. No jadę, jestem blisko. Ren, w ogóle tą fryzurę byś zmienił, bo naprawdę wyglądasz... Wyglądasz jak taki ulizany mop. No, wyglądasz jak mopek, no. Trochę. Powiedział facet, który wstydzi się swojej twarzy w GTA i mu nosi maskę, to samo kobiet. Na milion subów zmienię. Aha, to wszystko byś na milion subów zmieniał. O, już ale jest, ja jestem słowny, nie zrobię. Chwila, nie strzelaj do mnie, Paruwo. Chodź, Joszelka, na górę, bitwa na pięści zrobimy zaraz. Przyda was tam dojechać, czekaj chwilę. W ogóle mój Pikachu się trochę ubrudził. O. Jestem! Dzień dobry! Ręką zetrzyj. Jesteś, Joszelka? No to chodź tu, czekaj. Chodź tu, dawaj, bitwa na pięści na koniec odcinka. Czekaj, wyciągaj, witam Rena! Gościa. Wyciągaj, Rena! No halo! Wysiadaj! Wysiadaj! Ja wiem, co chciałem zrobić. Bo ci zrobię apanatomizerem, chcesz? Wiem, co chciałem zrobić. To ty chcesz zrobić, co ty robisz? Przestań! Zostaw moje auto! Zrobić. Łobuzie! Teraz. No, co to miało być, Joszelka? Pięści! Pięści! Co jest? Węża. Gdzie synchronizacja jest? Desynchronizacja? Leżeć? To samo. Leżeć? Kotek, szybka czyli Paweł akcja. Szybko stuka. Szybkie stukanie przez jak kotełka Pawełka. Czekaj. Chodź tutaj. No halo! Leżeć! Ale jak szybko dobra, stukasz? Góra moja! Tak, wow! Minąłem rakiety w ostatnim momencie! Wow! Nie! Teraz już nie miniesz. Wiemy z tym pójdź, co zakończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, papa! Pa, pa! Na razie! Do następnego! Jeden.